Cześć, tu Ernest! Dzisiaj o 14 rozpoczęło się wydarzenie 14 dni lata i od dzisiaj, przez następnych 21 dni, będzie można wykonać coraz to nowsze wyzwania i bawić się w nowych trybach, które będą zmieniały się codziennie. Dziś na przykład do gry wszedł tryb, w którym bawi się balonikami z wodą. Każdy gracz w tym trybie ma tylko 30 punktów zdrowia, a trafienie balonikiem zdaje 10 punktów obrażeń. Mecz odbywa się w małej strefie i jest włączony odradzanie się. Wygrywa ten, kto jako pierwszy zbije 60 przeciwników. Dla urozmaicenia zabawy na mapie można znaleźć launchpady, granaty zamrażające, granaty impulsowe i bomby taneczne. Do wyboru jest także berek, w którym bawimy się w berka, ale w trochę innych zasadach niż zwykle. Są w nim dwie drużyny. Jedna składa się z berków, a druga z uciekających. Na początku każdego meczu ktoś losowo staje się berkiem. Berki, za zdanie, mają uderzyć zbierakiem każdego, kto nie jest berkiem. Berki wygrywają wtedy, gdy zamienią wszystkich uciekających w berków. A uciekający wygrywają tylko wtedy, gdy berkom nie uda się każdego złapać na czas. Tutaj też zabawa odbywa się w małej strefie i do dyspozycji mamy te same przedmioty co w walce na baloniki, z dodatkiem granatów dymnych. Do tego codziennie podczas takiego eventu, na jeden dzień, będą wracały wycofane przedmioty. Tak jak dzisiaj do gry na jeden dzień powrócił lekki karabin maszynowy. Poza tym dzisiaj o 15 do gry w życie weszła akwizacja zawartości numer 1 z 3. Przyniosła nam ona na pole bitwy wcześniej zapowiedziany nowy rewolwer. Nowy rewolwer, tak jak to przewidzieliśmy, wypada w klasie fioletowej i złotej. W swoim bębnie mieści 6 nabojów amunicji średniej i odpowiednio do klas, w których występuje, zadaje 63 lub 66 punktów obrażeń. Strzał w głowę podwaja te obrażenia, co czyni tę broń bardzo potężną jak na średnią amunicję. Szybkostrzelność też nie jest zła. Zobaczcie sami. Na wyróżnienie zasługuje też maksymalna odległość, na jaką ta broń potrafi wyeliminować. Jak widać, mój widz na ekranie to malutka pchełka, ale i tak zadaje mu 30 punktów obrażeń z epickiego wariantu tej broni. Dobra, dalej. Nie mogę się doczekać tego momentu. Uwaga, dzisiaj do gry już na stałe, a nie na czas eventu, powróciły 3 bronie i 1 przedmiot. Mam tu na myśli granat uderzeniowy, dzięki któremu nie tylko możemy się daleko lub wysoko wystrzelić, ale też zniwelować obrażenia od upadku. Powrócił jeszcze pistolet maszynowy z tymikiem. Stary, dobry PM z tymikiem. I uwaga, strzelba pompka w klasach zielonej i niebieskiej. Nareszcie wróciła strzelba, która na razie jako jedyna nie strzela kulkami z farbą. Nie przesłyszeliście się, pompa powróciła bez żadnych zmian. To chyba dobra wiadomość dla wszystkich. I na koniec wrócił stary rewolwer w klasie szarej, zielonej i niebieskiej. Te bronie jednak zostały dodane pewnym kosztem. Do skarbca trafiły granaty impulsowe, czyli słabsze granaty uderzeniowe, szczelina na wynos, co mnie osobiście dziwiło, piracka armata, czego można było się spodziewać, oraz taktyczny karabin sztormowy. Ale uwaga, tylko w klasie niebieskiej, fioletowa i złota dalej jest dostępna. Twórcy gry nie chcą mieć zbyt wielu broni w żadnej z kategorii. Na szczęście nie został usunięty Deagle. Dalej w temacie broni to wiele z nich zostało zmienionych pod względem balansu. Tommy Gun na przykład ma teraz o 10 nabojów mniej w magazynku i strzela nieco wolniej. A dokładniej to teraz co sekundę, Tommy Gun potrafi strzelić 8 razy zamiast 9. Tak czy siak, Tommy Gun dalej jest bardzo skuteczną bronią na bliskie starcia. Wszystkie zmiany w balansie widzicie teraz w tle i myślę, że są jak najbardziej na plus. Zmian doczekały się też stare dobre lamy. Od teraz z lam wypada po 350 sztuk każdego z materiałów zamiast 200, jak to było przed aktualizacją. To nie wszystko. Co każdy mecz można teraz znaleźć aż 5 lam, zamiast 3. Wow! A w trybie kreatywnym powrócił Kevin. Zostało dodanych mnóstwo nowych galerii i gotowców. Prawie wszystkie nowe gotowce i galerie są związane z Kevinem. Zobaczcie sami kilka z nowych struktur. Fajnie, że twórcy gry nie zapomnieli do końca o Kevinie. A w temacie zmian na mapie to dzisiaj w okolicach godziny 10 nagle została zaktualizowana elektrownia ciśnieniowa. I to w sumie tyle. Dajcie znać, co uważacie o tych zmianach. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.